Ewangelie zawierają opisy wielu spotkań Jezusa z ludźmi. Wielu ludzi, którzy otworzyli swoje serce na Jezusa, doświadczyło przemiany. Drudzy z kolei pozostali bez zmiany, co też nasiliło ich frustrację. W ten wielkopiątkowy wieczór chciałbym przywołać pewne nietypowe i niespodziewane spotkanie z Jezusem. Czytamy, że obok Jezusa ukrzyżowanych zostało dwóch mężczyzn. Znamy ich jako złoczyńców, przestępców. Jeśli dosłownie byśmy przetłumaczyli słowo z Ewangelii Mateusza i Marka, moglibyśmy ich nazwać rabusiami. Kim byli? Dokładnie nie wiemy. Wiemy, że popełnili wystarczające przestępstwa, aby być skazanymi na tę najokrutniejszą z kar śmierci, czyli ukrzyżowanie. Jezus został ukrzyżowany właśnie między nimi. Tym samym wypełniło się jedno z kilkuset proroctw starotestamentowych wypowiedzianych o Mesjaszu, który miał przyjść. To akurat konkretnie z 53 rozdziału Księgi proroka Izajasza, gdzie czytamy o tym, że Mesjasz zostanie zaliczony do grona przestępców. Bóg kierował zapowiedzi prorocze po to, aby nam ludziom ułatwić rozpoznanie Mesjasza. By łatwiej nam było uwierzyć, że Jezus jest tym, za kogo się podaje. Bo jakież jest prawdopodobieństwo, że ktoś tak zaaranżuje swoje życie, czy czyjeś życie, aby w jego życiu spełniło się kilkaset proroctw wypowiedzianych na przestrzeni wieków przez ludzi, którzy żyli w różnych okresach. Wróćmy jednak do naszego spotkania. Tych dwóch złoczyńców ku swojemu zaskoczeniu znalazło się blisko Jezusa i do tego w tak dramatycznych okolicznościach swojego życia. Teraz obaj mieli możliwość z bliska obserwować jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. Obaj widzieli wszystko, co się działo w drodze na Golgotę. Widzieli ludzi, którzy płakali, jak Jezus mówił, aby płakali nie nad Nim, ale nad samymi sobą, aby poddali się refleksji. Widzieli, jak Jezusa traktowano, jak się z Niego wyśmiewano, szydzono. Widzieli też Jezusa reakcję, słyszeli wszystkie Jego słowa, które wypowiedział na krzyżu. Ci dwaj złoczyńcy mogli obserwować Jezusa z bliska. Co za spotkanie. Nieplanowane, zaskakujące, niespodziewane. Pan Jezus został ukrzyżowany około 9 rano i na krzyżu wisiał 6 godzin. Skazańcy normalnie na krzyżu umierali kilka dni. Tym razem tę agonię skrócono do kilku godzin ze względu na zbliżające się święta. Tych dwóch. Bez względu na to, czy mieli na to ochotę, czy nie, bez względu na swoje poglądy i przekonania, nagle byli zmuszeni, by ostatnie godziny swojego życia spędzić blisko Jezusa. Czasami jest tak z nami, że życiowe okoliczności dopiero zmuszają nas do tego, byśmy poddali się refleksji nad swoim życiem. Byśmy zastanowili się nad tym, co jest dla nas ważne. Ci złoczyńcy nie mogli się nigdzie ruszyć. Wisieli na swoich krzyżach, nie mieli żadnego ruchu. To przypomina mi trochę sytuację związaną ze skazańcami, którzy skazani na karę śmierci, pytani są przez kapelanów, czy chcą, aby się o nich
pomodlić. Dzisiaj my też znajdujemy się w takich dość nietypowych okolicznościach. Hashtag zostań w domu. Nie możemy funkcjonować tak jak do tej pory. Niektórzy z nas może czują się trochę uwięzieni w swoich domach. Możemy ten czas wykorzystać, aby pomyśleć o swoim życiu, zastanowić się nad tym, co jest dla nas ważne, podsumować naszą relację z Jezusem, ze swoimi bliskimi, z innymi ludźmi, pomyśleć o tym, dokąd zmierza nasze życie. W naszej historii widzimy dwóch ludzi z podobnego, dodajmy, kryminalnego środowiska. Ale gdy czytamy tę historię, dostrzegamy, jak bardzo różnią się ich reakcje i podejście do Jezusa. Pierwszy z nich, słysząc szydercze komentarze na temat Jezusa, postanowił się przyłączyć. I w wersecie 39 czytamy, że wypalił do Jezusa takie oto słowa. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Te słowa dużo więcej komunikują. To tak jakby chciał powiedzieć, ha, i co? Podobno robiłeś jakieś sztuczki, jakieś cuda. I co, teraz kończysz tak jak my? Jeżeli jesteś tym, za kogo się podajesz, zrób coś tutaj. Uratuj siebie i nas. Z przykrością mówię te słowa, ale dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy również śmieją się z Jezusa, śmieją się z tych, którzy Jezusa pragną naśladować w swoim życiu. Pomimo takiego rozwoju cywilizacyjnego człowiek pozostał taki sam. Ma podobne potrzeby i podobnie się zachowuje. Jezus, co ciekawe, w ogóle nie reaguje na te pogardliwe zaczepki. Jest cicho, nic nie mówi. W naszym świecie, przyznacie, to rzadkość. Przecież dzisiaj niewiele trzeba, aby z prostej rozmowy, z prostej wymiany zdań stała się awantura. By ludzie obrzucali się inwektywami. Widzimy to w naszym świecie. Choćby w sieci, która teraz stała się tak ważnym miejscem komunikacji międzyludzkiej. Wstawiasz swój post na Facebooka, przedstawiasz swoje poglądy, a tu nagle ktoś ciebie skrytykuje. Niewiele trzeba, byś odpowiedział mu, a on tobie i za chwilę jesteście w miejscu, o którym nikt nie myślał, że będziecie się znajdowali. Widzimy to w świecie polityki. Gdy ludzie z różnych obozów politycznych obrzucają się inwektywami, gdy zwolennicy jednej opcji dają do zrozumienia, co tak naprawdę myślą o zwolennikach opcji przeciwnej. Jezus tak nie robi. Po prostu milczy. Ma bardzo wysoki poziom tolerancji. Jest ucieleśnieniem słów, które czytamy w Nowym Testamencie na temat miłości. Słów, które brzmią, miłość jest nieskora do gniewu. Jezus milczy. Natomiast odzywa się drugi złoczyńca. Daje tamtemu do zrozumienia, że lepiej zrobi, jak nie będzie nic mówił. Werset 40 przedstawia nam jego wypowiedź. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. Czy ty się Boga nie boisz? Czy ty nie masz żadnych limitów, żadnych barier? Lepiej zamilknij. To tak naprawdę dobra rada. Czasem lepiej jest nic nie mówić.
Ale ten drugi złoczyńca, widzimy, że zaczął coś chyba rozumieć. Może wpłynęła na to refleksja wywołana obserwacją reakcji Jezusa na to, co się działo z Nim? Tam, wisząc na krzyżu, to naprawdę niebywałe, rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. Tego, który miał przyjść. I zdaje sobie sprawę z tego, że On go bardzo potrzebuje. Dlatego odcina się od wypowiedzi swojego kolegi, strofuje go. Być może słyszał o tym, że ktoś ma przyjść. Ktoś, kto weźmie swoje winy na siebie, nasze winy na siebie. Ktoś, kto przyniesie zbawienie. Nie wiemy. Możliwe, że w mgnieniu oka połączył te wszystkie informacje, które słyszał kiedyś, tak jak łączy się kawałeczki puzli w jeden obraz. Zrozumiał, że Jezus nie jest uzurpatorem, ale jest prawdziwym, autentycznym królem. Czy to możliwe, że wiszę obok Mesjasza? Jezus kilkakrotnie upominał nawet swoich uczniów za brak wiary. Teraz Jego uczniowie zmieszani, rozproszeni, zszokowani, wystraszeni, niektórzy się Go zaparli, niektórzy zwątpili, a tutaj, proszę bardzo, rabuś rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. Czyż to nie jest prawdą, że czasem ci, na których bardzo liczymy, potrafią nas rozczarować, a ci, po których się niewiele spodziewamy, pozytywnie zaskoczyć? Ten złoczyńca kontynuuje, werset 42, i dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Paradoksalnie wygląda na to, że ten człowiek miał najwięcej wiary ze wszystkich, którzy byli tam zebrani, którzy tam się znajdowali, obserwowali te wydarzenia na Golgocie. Kto by pomyślał, że jeden ze skazańców okaże się człowiekiem wiary. Tak jak Jezus puścił mimo uszu uszczypliwą uwagę tego pierwszego, tak do drugiego się odzywa. Koncentruje się na tym, kto zdał sobie sprawę ze swojej duchowej potrzeby. Werset 43. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Dzięki temu skazaniec w ostatnich chwilach swojego życia przyjął dar zbawienia. Został uratowany rzutem na taśmę. Co za niespodziewany finisz. Ale zaraz ktoś zapyta, czy to jest fair? Ktoś może powiedzieć, przecież ja starałem się całe swoje życie przestrzegać przykazań. Pewnych rzeczy nie robiłem, a inne robiłem i to nie zawsze z chęcią, ale no tak trzeba było robić. I jaka to sprawiedliwość, a taki gość, co on, nagle koniec życia i jest zbawiony? Pan Jezus kiedyś opowiedział przypowieść, historię. Historię o właścicielu winnicy, który szukał pracowników. Wyszedł wcześnie rano i znalazł ludzi czekających na angaż do pracy. Uzgodnił z nimi cenę, umówili się na jednego denara, a później jeszcze kilkakrotnie. O 9, o 12, o 15, o 17 wychodził, aby kolejne grupy ludzi zatrudniać. Gdy przyszedł czas wypłaty, poprosił tych, którzy byli ostatni,
aby pierwsi ją dostali. I dostali denara. Tyle samo, ile ci, którzy pracowali od samego świtu. Można sobie wyobrazić, że byli podirytowani. Zaczęli protestować. To niesprawiedliwe. Przecież myśmy pracowali cały dzień, a oni ledwo co się spocili. I wówczas właściciel winnicy im odpowiedział. Przecież was nie oszukałem. Otrzymaliście to, na co się umówiliśmy. Czemu bronicie mi być hojnym? No właśnie. Bóg jest niezmiernie hojny. Hojny wobec każdego, kto do Niego przychodzi. Ze szczerym i otwartym sercem, bez względu na okoliczności, tak jak w tej naszej dzisiejszej historii. Czasem myślimy, że zanim zwrócimy się do Jezusa, powinniśmy uporządkować swoje życie, naprawić je, żeby... Ale Pan Jezus mówi, to chorzy potrzebują lekarza, a nie zdrowi. Jeśli widzisz, że z twoim życiem jest coś nie tak, że coś potrzebuje się zmienić, nie czekaj, ale przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. On ma wysoki poziom tolerancji. On nikogo nie odrzuca. On przebaczy ci twoje winy, obdarzy cię zbawieniem. Bóg akceptuje nas w oparciu o naszą wiarę, a nie w oparciu o nasze uczynki. Pomyślmy, przecież ten łotr na krzyżu nie miał żadnych możliwości, aby zadośćuczynić złu, którego w życiu się dopuścił. Jezus nie patrzył na jego winy, ani Ojciec w niebie, gdy on umarł, też na te winy nie patrzył. Dlaczego? Bo zgodnie z Biblią czytamy, że usprawiedliwieni jesteśmy nie w oparciu o nasze uczynki, ale dzięki wierze. I ta hojność była widoczna też w życiu Jezusa, w Jego służbie. Także w tych ostatnich chwilach przed śmiercią, w drodze na Golgotę, gdy ludzie płaczą nad Nim, On zwraca ich uwagę, płaczcie nad sobą, zatroszcie się o swoje życie, pomyślcie o sobie, żeby z wami wszystko było tak, jak trzeba. Ich życie duchowe chce ratować. Nawet na krzyżu Pan Jezus nie myśli o sobie. Modli się o swoich oprawców. Modli się do swojego Ojca słowami, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiaj Jezus też myśli o tobie. Tak jak wówczas myślał o innych. Wisząc na krzyżu też myślał o swojej matce. Powierzył ją pod opiekę jednego ze swoich uczniów, Jana. I to jest właśnie niezwykłe, że Jezus myśli o tobie i o mnie. Myśli o twoim zbawieniu, o moim zbawieniu, myśli o naszym życiu. O gdybyśmy pojęli tę niebywałą miłość, moc tej miłości, to nasze życie zupełnie inaczej by wyglądało na ziemi. Zupełnie inaczej byśmy postępowali, bo moc tej miłości zmienia wszystko. Gdy zaczyna jej brakować, zaczynają z nas wychodzić kolce, bo ona zakrywa wszystko to, co jest złe w nas. Ona zmienia to, co jest złe w nas. Ona usuwa to, co jest w nas złe. I Jezus umarł na krzyżu po to właśnie, aby ten grzech nie miał już mocy nad nami, aby nic nas od Boga już nie oddzielało. Dlatego kilka wersetów później czytamy, że gdy Pan Jezus umarł, ta gruba zasłona, która oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego, gdzie była Boża obecność, ta zasłona rozdarła się od góry do dołu. To dla nas jest piękny obraz. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu dostęp do Ojca jest otwarty.
nie musimy się niczego obawiać. Możemy do Niego przyjść. Ten świat potrzebuje Zbawiciela, ty i ja go potrzebujemy. Bez Boga jesteśmy w pułapce grzechu, śmierci, niechęci, czasami nawet nienawiści. Nienawiści do innych, ale nawet do siebie samych. Żyjemy w pułapce schematów otaczającego nas świata, które nie niosą ze sobą życia. Dlatego potrzebujemy Zbawiciela. Przyznacie, niezwykłe spotkanie z Jezusem. Dwóch ludzi, dwie różne reakcje i dwa różne zakończenia. To, czy twoje i moje życie się zmienia w wyniku spotkania z Jezusem, zależy od tego, czy otworzymy na Niego swoje serce i rozpoznamy w Nim Zbawiciela. Gdzie ty odnajdujesz się w tej historii? Być może teraz jesteś w domu z rodziną. Żeby zachować fason, udajesz, że nie słuchasz, że ci nie zależy. Naprawdę potrafię ciebie zrozumieć. W rodzinie nie zawsze łatwo jest rozmawiać na tematy duchowe, na tematy wiary. A tym bardziej czasem głupio się do tego przyznać, bo może nawet kiedyś się z rodziną spierałeś co do spraw związanych z wiarą. Nasza relacja z Jezusem nie jest na pokaz, aby inni widzieli. Dlatego jeśli trzeba, weź psa. Jak nie masz psa, pożycz psa. A jak nie masz go skąd pożyczyć, to wyjdź sam. Wyjdź na spacer, porozmawiaj z Jezusem. Jeśli masz do Niego żal, powiedz Mu o tym. Jeśli masz do Niego pytania, powiedz Mu o tych pytaniach. Porozmawiaj z Nim, bo On myśli o tobie. Jeśli mógłbym coś zasugerować, to proszę, nie czekaj do ostatniej minuty. Nie myśl, temu Łotrowi się udało, rzutem na taśmę, to mi się też uda. Jeśli chcesz oddać swoje życie Bogu, wyznać Mu swoje winy i przyjąć z Jego ręki dar zbawienia, to zapraszam ciebie do prostej modlitwy. Możesz modlić się swoimi słowami, ale możesz też, jeśli chcesz, za mną powtórzyć. Pomódlmy się. Panie Jezu, proszę, przebacz mi wszystkie moje winy i daj mi nowe życie. Naucz mnie naśladować Ciebie każdego dnia. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Od teraz Ty kieruj moim życiem. Jeśli szczerze pomodliłeś się tą modlitwą, to wiedz, że Jezus Cię słyszał. I teraz możesz oczekiwać dalszego Jego działania w swoim życiu. Jeśli wokół siebie nie masz nikogo, kto mógłby Ci pomóc stawiać kolejne kroki wiary, a może masz jakieś pytania, odezwij się do nas. Możesz wysłać wiadomość prywatną na fanpage'u. Możesz też do nas napisać na adres e-mailowy info@kzgdańsk.org. Widzisz go teraz na dole ekranu. No dobrze, a co ze mną? Ja już dawno temu oddałem swoje życie Bogu. Co ja mam z tej historii? Ty też bardzo potrzebujesz Jezusa, aby odzwierciedlać Jego miłość ludziom wokół siebie. Ile w tobie
jest miłości do tych, którzy Jezusa jeszcze nie znają? Ile w Tobie jest tolerancji dla ludzi odmiennych od Ciebie? Ludzi, którzy się z Tobą nie zgadzają. Ludzi, którzy Ciebie może nawet skrzywdzili czy zranili. Nie możemy dać tego, czego nie mamy. Jeśli mamy ludziom pokazać tę miłość, którą miał Jezus, sami ją musimy najpierw przyjąć. Pozwolić się tej miłości uzdrowić, aby ona usunęła z nas to, co jest złe, byśmy jak najpełniej mogli odzwierciedlać miłość Jezusa ludziom ze swojego otoczenia. W ten niezwykły wieczór wszyscy bardzo potrzebujemy Jezusa, abyśmy mogli przezwyciężać te trudności, w których teraz się znaleźliśmy i zrobić to z klasą. Pomódlmy się razem wszyscy, tak jak jesteśmy w swoich domach, zebrani w gronie rodzinnym. Wiem, że nie zawsze to jest łatwe. Każdy może swoimi słowami pomodlić się i Bogu podziękować i poprosić o to, co najbardziej teraz potrzebne. Pomódlmy się wspólnie. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty myślisz o nas. Że nawet umierając na krzyżu nie myślałeś o sobie, ale o ludziach, którzy byli wokół Ciebie. Myślałeś o nas, którzy żyjemy dzisiaj. Dziękujemy Ci za to, że tak nas kochasz. Prosimy, wypełnij nas swoją miłością. Niech ta miłość wypłucze z nas wszystko to, co oddziela nas od Ciebie. Abyśmy jak najpełniej mogli odzwierciedlać Twoje serce pełne miłości ludziom ze swojego otoczenia. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Prosimy Ciebie o ten szczególny, trudny czas, w którym się znaleźliśmy. Daj nam siłę przez to wszystko przejść. Daj nam patrzeć na Ciebie, który jesteś naszą nadzieją i naszą ostoją. Tobie, Panie, oddajemy chwałę i cześć z głębi naszych serc. Amen. Stracę z oczu cel, zapomnę o miłości Twej.
od zachodu wschód ode mnie oddaliłeś drzew. Pewnego dnia zobaczę Cię, ukończę mego życia bieg, do celu Panie prowadź mnie. Chcę zawsze pamiętać. Mniej więcej 1300 lat temu, przed wydarzeniami, które dzisiaj wspominamy, Bóg ustanowił dla swojego ludu pewne święto, święto Paschy. Lud wybrany był w niewoli egipskiej, i Bóg ujął się za nimi. Obiecał, że ich wyzwoli i wprowadzi do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ustanowił Paschę i o tym możemy czytać w drugiej Księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale. Każda rodzina miała wybrać sobie baranka. Baranek miał być bez skazy. Miano go przyrządzić w domu i w domu go spożywać. Co ciekawe, żadna jego kość nie mogła być złamana. Później to przywoła ewangelista Jan w kontekście tego, że dwóm złoczyńcom wiszącym na krzyżach obok Jezusa złamano golenie, a Panu Jezusowi nie. Jemu przebito bok. Baranek symbolizował Mesjasza, który miał przyjść. Dodatkowo każda rodzina miała uprzątnąć swój dom, oczyścić go z zakwasu, z wszelkiego kwasu. Kwas w Nowym Testamencie później odnoszony jest do grzechu, do tego, co jest nieczyste. Krwią baranka miano oznaczyć odrzwia domu, futryny, progi. I ta krew ocaliła rodziny, bo gdy przechodził anioł śmierci, widząc tę krew, omijał dany dom. Co ciekawe, w zapisie też jest napisane, że każda rodzina musiała zostać w swoim domu, aż niebezpieczeństwo przeminie. Dzisiaj te słowa dla nas nabierają nowego znaczenia. Hashtag zostań w domu. Gdy minie 1300 lat, Pan Jezus ze swoimi uczniami w Jerozolimie będzie obchodził wspólnie Paschę. Wspominając wyzwolenie z niewoli egipskiej, Pan Jezus jednak nada temu świętu nowe znaczenie. Wyprowadzenie z niewoli, grzechu i śmierci. I odniesie to święto do siebie samego. Dzisiaj znajdujemy się w dość dziwnych okolicznościach. Normalnie byśmy byli w swoich miejscach nabożeństw. Teraz jesteśmy w domach, w gronie rodzinnym. Ale z nami jest Jezus, nasz baranek paschalny, ten, który został zabity dla naszego zbawienia. Pan Jezus, biorąc chleb, biorąc wino, odniósł to do swojego ciała, do swojej krwi. I my na stole dzisiaj w naszych domach mamy chleb, mamy wino. Chleb przypomina nam o ciele Pana Jezusa, które zostało umęczone. Ale też przypomina nam o społeczności Kościoła, o relacjach, o więziach, o naszych
rodzinach, w których gronie teraz jesteśmy zebrani. Obok stoi wino albo sok gronowy, które przypomina nam krew Pana Jezusa, która została przelana dla naszego zbawienia, ale też przypomina nam krew baranka, która kiedyś ochroniła Izraelitów. Dzisiaj krew Jezusa chroni nas. Apostoł Paweł, gdy wspomina to, co się wydarzyło w Jerozolimie, napisał tak w swoim pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale od 23 wersetu. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to moje ciało za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Ktokolwiek w twoim domu, w twojej rodzinie odgrywa rolę tego, który dzisiaj usługuje przy stole, zachęcam, niech weźmie chleb w swoje ręce i pomódlmy się wszyscy razem o błogosławieństwo tego chleba. Panie nasz, tak bardzo dziękujemy Ci za to, co dla nas zrobiłeś, za to, że oddałeś swoje życie, że Twoje ciało zostało umęczone, byśmy my mogli być ochronieni. Modlimy się o Twoje ciało, którym jest Kościół, o nasze więzi, o nasze relacje. Modlimy się o nasze rodziny. Prosimy, błogosław. Błogosław ten chleb, ale też błogosław i nas. Pan Jezus, gdy pomodlił się, przełamał chleb. I my również go przełamujemy. I będziemy go w gronie rodzinnym rozdzielać między siebie. Zachęcam. Dajmy kawałek chleba każdemu w rodzinie, kto pragnie go przyjąć. Apostoł Paweł dalej pisze tak. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na pamiątkę moją. Weźmy w rękę wino czy sok gronowy i pomódlmy się o Jego błogosławieństwo, ale też pomódlmy się o ochronę naszych rodzin w tym czasie epidemii, pandemii, zagrożenia, które jest wokół nas. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty sam przelałeś swoją krew, abyśmy my mogli mieć nasze winy przebaczone, abyśmy mogli być zbawieni. Dziękujemy Ci za to, że przelałeś swoją krew, abyśmy my dzisiaj mogli liczyć na Twoją ochronę. I tak jak kiedyś krew baranka paschalnego chroniła domostwa, chroniła rodziny, tak my dzisiaj modlimy się o to, aby Twoja krew, krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, chroniła nasze rodziny w tym czasie pandemii. Aby zachowała nas od wszelkiego zła, od wszelkiej choroby. Modlimy się, Panie, o ochronę wszystkich członków naszych rodzin, naszych domów. Daj nam bezpieczeństwo w tym czasie. Zachęcam. Rozdzielmy wino czy sok gronowy dla młodszego pokolenia, dla każdego, kto w domu chce skorzystać. Bądźmy wszyscy tym błogosławieni.
pomódlmy się wspólnie. Podziękujmy za to, co Bóg w Jezusie dla nas zrobił. Panie, dziękujemy Ci za ten wieczór, za Wielki Piątek, za to, że możemy wspominać to, co dla nas zrobiłeś. Dziękujemy Ci za wielką Twoją miłość i za Twoje błogosławieństwo, które nam okazałeś. Amen.